Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, nagrywam z Pragi, jestem na turnieju. Dzisiaj była pierwsza runda. Tak tylko wspomnę, że no niestety nie udało mi się wygrać z niżej notowanym zawodnikiem. Padł remis, ale też muszę chyba się z tego cieszyć, bo przekombinowałem. Ale dobrze, nie o to chodzi teraz. Forma niestety póki co słaba, powiem szczerze, gorąco, ale piękne miasto. Dobrze, jedziemy ze speedrunem. Przypominam, Gram do 10 porażek, porażek mam 9, więc wszystko jest możliwe. Każda partia już będzie decydująca. Gram na 10 minut, szukam przeciwnika no i jedziemy. Postaram się tutaj na tym turnieju również wrzucić codziennie film. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nagrywam na laptopie, dlatego też kamery póki co brak, więc myślę, że ale najważniejsze jest to, że mnie słychać i widać szachownicę. Szukam zawodnika w tym momencie i kogoś już tutaj znalazłem. Gram D4 w ciemno. 2346. No to mamy tutaj polskiego zawodnika. D4, D5, C4. Z kim ja gram? Ja muszę koniecznie zobaczyć. Z kim ja gram? Ok, z jakimś Jacobem, dobra. Z Kubą, chyba wiem kim on jest. Chyba kojarzę, dobra. Bicie na C4 nastąpiło. Myślę, że zagramy na spokojnie skoczek na F3. Tego pionka zdążymy wziąć. I tutaj może zakombinujemy. Zagramy skoczek na C3. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik. Skoczek C6. Jakieś tutaj takie typu, pewnie E5 będą ruchy zagrywane. Ale to spróbujemy przeciwnika zaskoczyć. Goniec G5. No i teraz zobaczymy. Jeżeli będzie zagrany na przykład goniec na G4. To spróbujemy zagrać na przykład E3. Takie plany będą na pewno. Ewentualnie można brać pod uwagę bić, ale chyba za szybko. Wydaje mi się, że nawet po takim ruchu, żeby mocno zakombinować, może takie posunięcie, skoczek A5 chyba nie jest jakieś groźne. Dlatego, że ja mogę zagrać E4 teraz, B5. Tutaj, tutaj. No, ciekawe rzeczy się mogą dziać w sumie. O, to trzeba wziąć pod uwagę skoczek A5 w sumie. Ciekawy ruch, teraz jak tak patrzę, bo zapomniałem, że nie mam gońca na C4, jeszcze nie zasłonięty, ale mogę zagrać E3 na spokojnie, ale wtedy będzie ruch gońcem. Może jednak ruch E4 być ciekawy z uwagi na... Dobra, gramy ruch E4, nie patrzymy, co tutaj się będzie działo. Trzeba jechać. Ostrość, zdecydowanie B5, oczywiście biorę pod uwagę, ale jak będzie zagranie B5, to może trzaśniemy tu. A jednak nie. Aha, chodzi o to, że tutaj teraz jest posunięcie. Dobra. A jak zagram tak, to skoczek mi się właduje. Ale dobrze, mimo wszystko tak zagram. Gram posunięcie A4, żeby nie było ruchu B5. Lubię takie kombinowanki, powiem szczerze. Dobra, jest goniec tutaj na G4. Myślę, że po prostu goniec E2 nie będziemy za dużo kombinować. Aha, widzę jeszcze taką opcję, że on mi bije skoczka, a potem wchodzi tu i jeszcze ginie mi pionek, więc ja tutaj. O, będę stał kiepsko? Słuchajcie. Ale e, jeszcze mam w zanadrzu taką szaloną myśl, żeby oddać jakość. Hetman ruszył na B6. No widzę, że zawodnik tutaj mnie nie oszczędza. E, Planuję zbić na B2. Ja już mam w garści w zanadrzu zrobienie roszady. Hetman bije i co? I wtedy gram tu. E, on bije. Ja gram tu e, i biorę goń. Dobra, tak zrobimy. Zrobimy roszadę. Przypuszczam, że przeciwnik nie zdecyduje się na bicie na B2. Jeśli się zdecyduje, to znaczy, że tutaj duża odwaga z jego strony. Dobra, poszło takie zagranie. No to teraz myślę, że po prostu zagramy gońcem na E3, żeby pilnować pionka na D4. Cały czas grozi bicie tutaj na B2. Potem gram tutaj. Przeciwnik bije, ja gram tutaj, on gra tam, ja tutaj. On B6. Będzie stał chyba całkiem nieźle, mi się wydaje, w tej sytuacji. No cóż, taka już moja ryzykowna natura w tych szachach. Aczkolwiek, no, powiem szczerze, że dzisiaj jest taki dzień, że nie chcę mi się za bardzo kombinować i grać bardzo strategicznie. Wolę pograć ostre partie, a to tak właśnie bywa. Pewnie u Was jest też, w zależności od dnia, jaki macie tutaj humorek. Tak sobie gracie. Dobrze, moi drodzy, tak zerkam, tutaj zerkam, gramy sobie dalej. Przeciwnik jednak wziął. Ok, no to teraz pod uwagę muszę wziąć oczywiście to, co mówiłem. Tutaj Hetman, tutaj B6, tutaj i co? I Hetman A2 tu będzie wisiało. No dobra, pójdę na to. Zagrajmy wieża B1. Mam nadzieję, że niczego nie podstawiam. Hetman bije go, nie tu. Aha, będzie mi wisiał kolejny pionek. Ale wiecie jak to z tymi pionkami. Zobaczcie, że przeciwnik jeszcze nie ma zrobionej ruszadą. Aha, Hetman B3. A nie, co ja gadam? Nie można Hetman B3 przecież. Zagrajmy ten sposób. Ok. Tutaj wisi pionek. Tutaj wisi pionek na E4. Tylko, że on musi odejść y, tu. Jeszcze. Widzę taką opcję jak wieża A1, ale to taki remis. Nie wiem, czy ja chcę grać taki remis. Po tym posunięciu jeszcze dostrzegam coś takiego, ale Hetman A2. I chyba nie łapię Hetmana, więc trzeba będzie wziąć skoczka. Wymuszę takie posunięcie. Wrócimy. On zagra Hetmanem na A2 i wtedy pomyślę. I wtedy pomyślę. Jeszcze się tak zastanawiam, jak tu można rozegrać tę pozycję dalej. No, przeciwnik na pewno. Musi zagrać hetmanem na A3. Nie wiem, co on tutaj kombinuje. Może jeszcze zastanawia się nad biciem na D4, ale ja wtedy skoczkiem odbijam. Wszystko dobrze Dobrze działa. No zobaczymy. Na pewno hetman A3. Przeciwnik zagra hetmanem na A3. Jestem przekonany. A niech mu czas leci. Nie ma czasu dodawanego. Każda sekunda to jest zawsze przybliżanie się do zwycięstwa. O ile przeciwnikowi spadnie czas oczywiście. No dobra. Mój drogi przeciwniku J.Kopie. Wow, wow, co to było za posunięcie! No to powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Ale cóż, ofiarę Hetmana muszę przyjąć. Ale też jeszcze zauważam pewną rzecz. Tutaj skoczek bije, Hetman D2. Yy, skoczek bije na B1 i chyba Hetman bije na A5. Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że mamy gościa. Mamy gościa pod względem. A jednak nie! O, to było bardzo mądre posunięcie. W sumie. No też mógł tak zagrać oczywiście, no to ja muszę odbić na e Jak to figurowo teraz wygląda? Hetman za dwie figury, tylko że te figury, one nie są do końca takie żwawe, bym powiedział. Jak zagram teraz na H3, on mi zbija tu wieża. No ale muszę chyba zagrać, muszę, muszę coś takiego spróbować zrobić. Strasznie ma dużo pionków, bardzo niestandardowa pozycja. Mega. Goniec F5. No i teraz co? Zbić na B7, oddać wieżę i potem zbić tu? Nie, chociaż to jest kuszące, ale to chyba za dużo jednak. Może jednak. Aha, jeszcze jest goniec D3, słuchajcie. To przeoczyłem. Ale nie do końca chyba. Mam nadzieję. Zagram wieża C1 z planem biciem tutaj. Jeżeli zagra goniec D3, to Hetman tu będę atakował. Jak on mi weźmie wieżę, to wtedy wezmę skoczka. On wróci gońcem. Nie wrócił. On w ogóle to chciał zrobić, czy nie chciał? Nie mam zielonego pojęcia. Zagram chyba skoczkiem teraz na E5. Będę pilnował pola na D3. Powiem Wam szczerze, bardzo ciekawa pozycja. Nawet jak wezmę tutaj teraz pionka na C4 i to się wymieni, to te dwa gońce mogą być całkiem sprytne, ale nie sądzę, że jednak tutaj czarne są w stanie to wygrać, co znaczy wszystko jest oczywiście możliwe, bo yy, ciężko się dobrać, bo pionek na D4 jest słabym pionkiem, ale bardzo ciekawa partia, muszę przyznać, że chyba jedna z ciekawszych, jaka mnie teraz spotkała ale nie mam wyjścia, ja muszę zbić pionka e, i teraz się zastanawiam, czy nie zbić wieżą, czy to coś zmienia, powiem szczerze nie wiem, e, nie wiem szczerze mówiąc, czy jak zbiję wieżą to będzie lepiej. Wydaje mi się, że wezmę po prostu Hetmanem. Trzeba będzie zagrać wieżą na D1. Aha, Goniec będzie stał, chciał stanąć na D5. Słuszna Twoja racja. Teraz może jakiś taki ruch, ale jestem ciekawy, właśnie jak to dalej wykorzystać. Może H4 go tam trochę postraszyć teoretycznie. Powiem szczerze, nie wiem. Może zagramy Hetmanem na B3 żeby spróbować zaatakować pionkę. Teraz pytanie czy będzie B6. To jest zawsze jakieś osłabienie takie mikro, ale przeciwnik ogarnia temat, słusznie. No i teraz się zastanawiam co dalej. Wieża E1. Bardzo niestandardowa pozycja. Może jakiś taki ruch wieża C5. Ciężko stwierdzić. Hetman walczy z dwoma gońcami. Nie wiadomo jak tu się zachować. No dobra, myślę, że kulturalny Hetman E3 będziemy próbować grać na czas. Goniec D5. No i nie mam jak przeciwnika ugryźć. B5 będzie groziło, no będzie i będzie chciał mnie napierać, więc będę musiał tutaj może H4, H. I H6, żeby jakieś słabości Tutaj spowodować u przeciwnika Ale jak zagra na przykład H6 Dobra, już widzę co ten planuje On planuje po prostu B5 No to kto pierwszy ten lepszy, idziemy H6 Jeżeli on zagra H6 to będę musiał zagrać po prostu G4 i dobijać się do niego Ale tu gońce będą strasznie otwarte To mi się bardzo nie podoba Ale co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić F4 zagram to on mi jakieś tutaj kopnie A B5 grozi Powiem wam, pozycja jest ciężka. Dobra, gramy G4. Nie ma co się zastanawiać chyba jednak, bo tak można sobie gdybać w kółko. Posunięcie G4 i chcę tutaj dojść do G5. On F6 bardzo dobrze zagrał oczywiście. Mądrze, sprytnie. Teraz jeszcze się, jak się osłabiło pole E6 zastanawiam się nad oddaniem wieży na C5, bo jeżeli zbiję gońcem, to tutaj pionek C5 troszeczkę będzie stał mocniej, a jak nie zbiję, to ja wezmę na D5 i na E6 będę chciał wziąć. Dobra, ryzyk fizyk Wydaje mi się, że coś takiego trzeba spróbować. No, powiem szczerze, przeciwnik zagrał bardzo, bardzo odważnie i myślę, że ta partia nie może się, nie musi się skończyć na moją korzyść pozytywnie. Mówiąc prost, chyba nie wygram tej partii. Chyba, że zagra B6, to podwali, dobra, zbił, no dobra, zbił i zagrał tutaj. Dobra, to jest jednak dobra gra z jego strony, ale teraz mogę się przyczaić na słabość. Słabość będzie się nazywała, nazywało pole B7 a teraz będę mógł też spróbować zagrać tutaj i atakować pionka na a5. No on oczywiście zagra że a8. Pewnie zrobi to dosyć szybko. Królem podejdę sobie na g3. Ciekawe czy Magnus Carlsen by wygrał taką pozycję. Bardzo ciężko mi ocenić czy białe mają tu lepszą pozycję. Bo teraz chodzi o to, że czarne będą chciały się zapewne jakoś tak nieco barykadować A Hetman C3 wydaje mi się, że jest dobrym ruchem, bo jeszcze zapobiega posunięciu F5 Bo będę kopał na E5 pionka Tego pionka chcę wziąć Ja przypuszczam, że przeciwnik myśli, żeby oddać tego pionka mimo wszystko Szuka pewnie jakiejś aktywnej gry I to jest dobra koncepcja z jego strony Tak też się dzieje, słuchajcie Tak myślałem właśnie i F5 będzie chciał mi grać Mój król jest odkryty i robi się mały problem. No cóż, co ja mogę w tej pozycji zrobić? Zaproponować remis salon i tak się nie zgodzi. Powiem wam szczerze, czuję tutaj porażkę. Zagram tutaj, on zagra tak, to trzeba będzie pewnie zostawić. Zagram tutaj. I on nawet zagra tak, i król sobie ucieknie tędy niutki, ale mu się tu fajnie to wszystko ułożyło. Nie wiem jak zareagować powiem szczerze. Nie mam pojęcia jak grać. Może zagram na razie wieża E1. Nie widzę jakiejś innej sensownej opcji. Niech ta wieża trzyma pionka. Ciekawe czy teraz ruch E4 jest w zanadrzu. Może. Zobaczymy. I gość gra też dosyć dosyć szybko. Czy to będzie zawodnik, który ogra mnie i challenge się skończy? Zobaczymy, zobaczymy, przypominam 9 porażek na koncie, 10 kończy serię, no jest E4, tak jakby słyszał, ale nie słyszy, przecież to nie jest na żywo, no i te F5 nieszczęsne będzie wchodziło, ale może wieża E3, F5, tutaj wieża G3, tak, postraszymy go w ten sposób, jeszcze będziemy go tutaj straszyć, oczywiście on się obroni, na pewno się obroni, ja tutaj powiem szczerze, jakby zaproponował remis to z pocałowaniem ręki przyjmuję, bo nie są to, nie jest to dobra pozycja białych. Jeszcze jest wieża E5, ale kombinuję sprytnie. Dobra, zbijam pionka na A5 i będę chciał jakoś tam szachować. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda. Jeszcze tutaj mam na A8 i wzięcie pionka B7. O, 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 to będzie zdecydowanie lepsza opcja. Słuchajcie, jest nadzieja. Jest światełko w tunelu. Już widzę jakąś opcję. Jed zagrał tak, zagrał tak. Oczywiście ja dostrzegam takie ruchy jak wieża h1 bicie tutaj. Y, tu będzie stał hetman, y, ale hetman będzie mógł wrócić. Tak, dobra, to chyba działa. Hetman a8. Wytwarzam wolnego pionka, a przecież ja grożę jeszcze matem na g7. Ciekawe czy to przeciwnik widzi. Może nie widzi, może jakaś wieża G5. Dobra, jest ruch wieżą G5. No to co ja mam, wygraną pozycję, bo idę pionkiem. Czy ja mogę wymienić tutaj? Eee, on zbije co? Pionkiem zbije? Nie może pionkiem zbić. Eee, wieżą zbije, odejdę jakiś szach, odejdę, będzie mnie atakował. Tędy, tędy. Ale ja mogę też to zostawić w sumie. Nie, trzeba zbić, trzeba coś zbić. Pionek w sumie może już pójść. No, nie pójdzie jeszcze. Jest wieża G5, ale partia, ale partia. Ciężko mi ocenić, co tu się w ogóle dzieje. No nie wiem. E, przeciwnik, jak zbije pionkiem, to nie będzie miał przynajmniej wolniaka. Tutaj siatki matowe, dobra. Król F1, koniecznie. Aha, weźmień na C5, dobra. Król E1. Ale nie może tutaj wziąć, bo jest ruch Hetman na B4, przecież odbijam. Hello! No. Jest dobrze, jest dobrze. No i teraz odbiję po prostu Gońca Wygrana pozycja, ale się porobiło. Ja cię kręcę. Żebym ja tak widział na normalnej szachownicy, to już dawno by było 2500. Może. Ja no przesadzę z 2500, ale na pewno bym tutaj nie cieniaczył. No dobra, to odbijam. No i to jest pozycja, oczywiście, już gładziutka. Biję na C3 na C6 z szachem. Tutaj jeszcze jakoś dokładnie trzeba pograć. Może dam szacha. Tutaj pionka będę atakował po prostu. Jak się przeciwnik cofnie, tutaj mogę, mogę tutaj zagrać A5. Z uwagi na to, że jak on zbije, to jest szach na D8. Takie pułapki geometryczne się pojawiają. No dobrze. No cóż, mam nadzieję, że kurczę blade ale partia w ogóle, powiem wam szczerze, Mogę teraz chyba zagrać tutaj, on y, gdziekolwiek ja wezmę i idę pionkiem. Tu, 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 tu. Tak, jestem szybszy. Dobra, daję szacha. Jestem już teraz po prostu szybszy. Ale chwila, tu, tu nie jest kwadrat? Tutaj, tutaj, tu, tu, tu. No nie ma kwadratu, biję. Jesteśmy szybsi. Dzięki serdecznie Jakubie, plus 11 oczek, ale zwariowana partia, powiem szczerze. Moi drodzy, z uwagi na to, yy, że, yy, to jest, yy, że jestem na zawodach, to dzisiaj tylko jedna partia. Sory, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.